Jako dyrektor szukam pracowników, którzy mają to coś, którzy mają pasję, którzy mają chęci, którzy mają pomysły, ponieważ tutaj ja i fundacja dajemy możliwość realizacji tych pasji i tych pomysłów. Myślę, że dyrektor przedszkola przede wszystkim powinien być z pracownikiem, z ich codziennością, z ich problemami, być w tym wszystkim razem z nimi. Mogę realizować w przedszkolu swoją pasję, a moją pasją jest taniec. Dziecko ma się bawić, dziecko ma czuć się dobrze. Ja nie lubię dziecka układać w schemat. Tutaj dziecko ma możliwość pobiegania, ma możliwość pokrzyczenia. Nie zawsze jest to możliwe w domu, nie zawsze jest to możliwe w tramwaju, a w przedszkolu tak. Właśnie niedawno się zastanawiałam, gdzie mogłabym pracować, gdybym nie mogła pracować tu, czyli w przedszkolu. Myślę, że byłabym nieszczęśliwa. Niektórzy jedzą czekoladę, a ja po prostu tańczę. Często spacerując sobie gdzieś po takich leśnych ścieżkach, brałam ze sobą kartkę, długopis i to, co działo się dookoła mnie, spisywałam sobie. Później taka myśl, czy mógłby tego nie wykorzystać tak na szerszą skalę, coś sobie może wydrukować, jakoś to ładnie oprawić. Wczoraj czytałam wierszyk o wywiórce, poszliśmy później na spacer. Niesamowitym dla mnie przeżyciem było to, idąc leśną ścieżką, dzieci wołały: Agatko, wiewiórko, Agatko. I razem szukaliśmy tej wiewiórki, szukaliśmy dziupli numer 43, aby tam zostawić dla niej list. Moja codzienna szara rzeczywistość, przychodząc tutaj do dzieci, do przedszkola, nagle zamienia się w piękną, kolorową bajkę. Wejść w ten świat to jest naprawdę codzienna, niesamowita przygoda. Uśmiech na twarzy, wchodzę do fundacji, chwila rozmowy z kolegami, z koleżankami, bo też nie ma co ukrywać, że tutaj rzeczywiście w fundacji jest bardzo dobra atmosfera między współpracownikami. Gdyby to był mój ostatni dzień w fundacji, myślę, że najbardziej brakowałoby mi ludzi. Tego, że jutrzejszego dnia obudzę się i nie zobaczę wszystkich dookoła, nie będę mógł pożartować, porozmawiać. Nie ma monotonii w pracy. Dużo wyzwań jest, które musimy sprostać i najczęściej nam się udaje. Razem jako grupa osiągamy coś bardzo fajnego.